Słowo islam oznacza poddać się woli Boga. Koran natomiast znaczy recytacja. Recytacja, która dla muzułmanów jest słowem Bożym. Wyznawcy islamu wierzą, że prawda, którą Bóg objawił ludzkości, została przekazana za pośrednictwem kolejnych proroków, z których najważniejszym jest Mahomet, ostatni prorok, po którym nie nadejdzie już żaden następny. Jest rok 570 naszej ery. Wśród gwary handlarzy i odgłosów wozów kupieckich w handlowym mieście Mekka rodzi się dziecko. To dziecko ma na imię Mahomet i należy do rodu Haszymitów, jednej ze znaczniejszych rodzin Mekki. W wieku 6 lat umiera jego ojciec, a dziecko kolejno idzie pod opiekę dziadka, aby w końcu trafić do wuja, Abu Taliba, bogatego kupca, wraz z którego karawanami przez następne lata przemierzy Lewant, odkrywając różne poglądy na świat. W wieku 25 lat poślubia wdowę Hadżidżę, płodzi jej dzieci i prowadzi wcale nie różniące się od codzienności życie. Jednak to niedługo ulega zmianie. W wieku 40 lat jako dojrzały mężczyzna Mahomet zaczyna otrzymywać wizje. W 610 roku podczas tak zwanej Nocy Przeznaczenia doświadcza swojej pierwszej wizji, która zapoczątkowuje jego prorocką misję. Choć targany wątpliwościami, ostatecznie przekonany przez żonę i kolejne wizje, które będą towarzyszyć mu do końca życia, decyduje się głosić proroctwa Boże publicznie. Jego przemówienia namawiają do porzucenia wiary w wielu bogów, jednak mówią również o błędach innych religii Abrahama, przodka monoteistów. Krytykują judaizm oraz wyznawców Chrystusa i przekonują, żeby podążyć za oczyszczoną z ich błędów wiarą, wiarą w Allaha. Liczba zwolenników zaczyna rosnąć, jednak kupcom zamieszkującym Mekkę to się nie podoba. Kupcy nie chcą radykalnych idei głoszonych przez Mahometa, ponieważ one zagrażają stabilności, która gwarantuje dochody z handlu. Silna pozycja rodu Mahometa gwarantuje mu bezpieczeństwo, aż do śmierci wuja, a także jego żony. W obliczu tej sytuacji, na zaproszenie delegacji innego miasta, Mahomet postanawia wynieść się z Mekki. Zbiera swoich wyznawców i podróżuje 450 km na północny wschód do Yasribu, które później zostanie nazwane Madinat an-Nabi, miasto proroka. My poznamy je jako Medyna. Opuszczenie miasta i tułaczka na północ zostaje nazwana Hidżira i staje się początkiem ery mahometańskiej, pierwszym dniem daty, od której muzułmanie liczą swój kalendarz. Na miejscu zostaje założony pierwszy meczet oraz utworzona islamska umma, a Mahomet zaczyna pełnić rolę przywódcy politycznego. Muzułmanie spotykają opór od lokalnych plemion, zaczynają wojną i naciskiem toczyć walkę z różnymi przeciwnikami. W tym okresie sam Mahomet zaleca grabież jako skuteczną strategię walki. Ostatecznie, poprzez brutalne działanie, sojusze i traktaty, Mahomet uzyskuje panowanie nad Półwyspem Arabskim. I choć nie udaje mu się zjednoczyć całego Półwyspu, to jednak jego wpływy obejmują całą Arabię. A bez wzięcia pod uwagę jego stanowiska, nie może wydarzyć się nic. Islam wyodrębnia się jako osobna religia. Dniem świątecznym staje się piątek, a kierunkiem modlitwy staje się Mekka zamiast Jerozolimy. Mahomet wprowadza miesiąc postu, Ramadan, i zwyczaj pielgrzymowania do Mekki, który postanawia zapoczątkować samemu, pierwszą taką pielgrzymką. Według tradycji muzułmańskiej obrzędy dokonywane podczas tej drogi staną się wzorem dla późniejszych obrzędów muzułmańskich. Kilka miesięcy po swojej pielgrzymce Mahomet choruje i ostatecznie umiera, nie pozostawiając po sobie potomka. Jego śmierć ma miejsce w Medynie w czerwcu 632 roku, w wieku 62 lat. Po śmierci Mahometa niektórzy jego wyznawcy wybierają Abu Bakra na następcę i pierwszego kalifa, przywódcę ummy. Inni zaś stwierdzają, że to Ali, zięć i kuzyn proroka, został wybrany przez samego Mahometa na jego duchownego i doczesnego następcę. Ta różnica w poglądach doprowadzi ostatecznie do trwającego po dziś dzień podziału na dwa główne nurty muzułmańskie – sunnizm i szyizm. Wraz ze śmiercią Mahometa dzieło proroka nie zakończyło się. Po 100 latach od jego śmierci armie arabskie kontynuowały podboje, rozprzestrzeniając islam w różnych kierunkach geograficznych. Od Bliskiego Wschodu przez południową Azję po Afrykę wiara mahometowa ogniem, mieczem i przywilejami opanowała kolejne społeczeństwa, by za panowania kalifatu umajackiego rozciągnąć się od północnej Hiszpanii po granice Indii, tym samym stając się jednym z największych teokratycznych imperium religijnych. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłajcie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.